Hej, tu Juszek. Wiem, że wiele osób uważa dietę wegańską za coś niesamowicie trudnego, pełnego wyrzeczeń. Inni z kolei wyobrażają sobie, że każda wegańska potrawa jest niesamowicie ohydna. Weganie to w ogóle nie wiadomo co jedzą, nie wiadomo jak im dogodzić, nie wiadomo gdzie oni w ogóle robią zakupy. Ja tego oczywiście kompletnie tak nie odbieram. W moim odczuciu bycie na diecie wegańskiej jest bardzo nieskomplikowane, większość potraw jest bardzo prostych w wykonaniu, składniki są łatwo dostępne. Wiadomo, że idealnie byłoby jeść jak najmniej przetworzonej żywności, dużo gotować w domu i dużo warzyw, owoców, jednak każdy ma czasem ochotę na jakieś guilty pleasure w postaci jakiejś słodkości albo jakiejś słonej przekąski i w tym filmie opowiem Wam właśnie o wegańskich słodyczach, które są super łatwo dostępne i być może jecie je bardzo często, a nawet nie wiecie, że w ich składzie nie ma żadnych odzwierzęcych składników. No, pierwszą rzeczą są chipsy i nawet nie wyróżniając jakiejś szczególnej marki, bo większość na pewno solonych chipsów będzie wegańska, z innymi smakami już trzeba troszeczkę dokładniej wczytać się w składy. Jednymi z moich ulubionych chipsów z pewnością będą solone Lay'sy z pieca oraz Pringlesy i co ciekawe nawet Pringlesy o smaku barbecue oraz bekonu są wegańskie. Druga rzecz to skitlesy i wiele osób sądzi, że nie są wegańskie, ponieważ w środku znajdują się m.in. czerwone groszki i to prawda, kiedyś do tych czerwonych groszków używana była karmina. Karmina jest to barwnik wykonywany z czerwców, czyli takich malutkich robaków z rodziny pluskwiaków. W każdym razie obecnie wykorzystywany jest barwnik, który jest pozyskiwany syntetycznie, więc wszyscy weganie spokojnie mogą zajadać się skitlesami. Kolejna rzecz to ciastka Oreo. Wbrew pozorom, wbrew temu, że to na dzień jest białe i kojarzy się z mlekiem, to tak naprawdę w Oreo nie ma ani mleka, ani żadnych innych odzwierzęcych składników. Większość paluszków, krakersów, pretzelków także jest wegańska, nie zawierają ani żadnych jajek, mleka. Super. Guma Mamba także jest wegańska. O tym dowiedziałam się stosunkowo niedawno, bo byłam prawie że pewna, że Mamba ma w sobie albo żelatynę, albo karminę. Ale nie, jak się okazuje, nie ma żadnych odzwierzęcych składników. Marcepan także jest wegański i mi osobiście wydawało się to oczywiste, ale jak się okazuje, wiele osób sądzi, że w marcepanie jest jakaś śmietanka czy mleko. Otóż nie, głównym składnikiem marcepanu są po prostu migdały. Marcepan jest w pełni wegański, chyba że jakiś producent wpadnie na jakiś dziwny pomysł, żeby dodać tam jakąś śmietankę dodatkowo, albo jeżeli marcepan jest oblany mleczną czekoladą zamiast czekoladą deserową, wiadomo, wtedy przestaje być wegański, ale zazwyczaj nie ma w sobie żadnych odzwierzęcych składników. Mieszanka krakowska, mój smak dzieciństwa, także jest wegańska. Te cukierki były moimi ulubionymi, odkąd byłam małą dziewczynką i myślałam, że już nigdy nie będzie mi dane ich zasmakować, ale niedawno dowiedziałam się, że są wegańskie. Nie ma w nich żelatyny, karminy, nie ma żadnych produktów odzwierzęcych, więc mogę powracać do smaków mojej młodości i spokojnie jeść mieszankę krakowską. I to było te kilka takich najbardziej popularnych, najłatwiej dostępnych produktów, które wszystkie pewnie dobrze znacie. A teraz chciałabym opowiedzieć Wam o produktach, które są charakterystyczne dla danych supermarketów. I wybrałam 3 supermarkety, w których ja osobiście najczęściej robiłam zakupy w Polsce, czyli będzie to Stokrotka, Lidl i Biedronka. Zaczniemy może od Stokrotki. Moja ulubiona rzecz to wafelki kakaowe Secretto. Polecam gorąco, są po prostu przepyszne. W Stokrotce dostaniemy także batoniki musli tej samej firmy, czyli Secretto. Kolejna rzecz to krem kakaowo-orzechowy firmy Felix, czyli świetna alternatywa dla Nutelli. Ciasteczka Digestive, ale jedynie smak oryginalny. Pozostałe smaki niestety nie są już wegańskie. Chrupki orzechowe. Niestety chrupki orzechowe często mają w sobie jakieś odzwierzęce składniki, ale te firmy Eurosnack mają w pełni wegański skład. Może teraz przejdziemy do Biedronki. Wydaje mi się, że Biedronka to jest chyba najbardziej popularny market, przynajmniej w Białymstoku, gdzie ja mieszkałam, to Biedronka była dosłownie jedna na drugiej. Więc zaczniemy od ciasteczek Mistrza Felicjana. Brzmi to niesamowicie dostojnie. Są to ciasteczka z ziarnami słonecznika i sezamem. Bardzo smaczne. Kolejne ciastka to kruszynki, belgijki. Wydaje mi się, że to są bardzo popularne biedronkowe ciastka.
kultowy produkt dla każdego weganina to oczywiście czekolada Wawel z masłem orzechowym. Niełatwo jest niestety znaleźć jakąkolwiek wegańską czekoladę poza zwykłą deserową, która, wiecie, miałaby jakiś jeszcze dodatkowy smak, jakąś słodkość, jakąś kremowość w sobie, a ta czekolada, proszę bardzo, wpisuje się w kryteria. W Biedronce dostaniecie także galaretki w czekoladzie firmy Jutrzenka. Jak już Wam mówiłam, uwielbiam galaretki w czekoladzie, więc to jest też świetna alternatywa dla mieszanki krakowskiej. I kolejne ciastka zbożowe, bonitki, także wegańskie. A teraz wspomnę o kilku produktach z Lidla. Po pierwsze, w Lidlu możecie dostać wegańskie wiórki czekoladowe. Bardzo przydatne do jakichś różnych wypieków. Jeżeli nie macie ochoty tarkować gorzkiej czekolady, możecie sobie kupić gotowe i wbrew pozorom nie tak łatwo znaleźć wegańskie wiórki czekoladowe. I kolejny krem kakaowy, tym razem firmy Deluxe. I znów świetna alternatywa dla Nutelli, która niestety wegańska nie jest. W Lidlu znajdziecie także przekąski owocowe firmy Vit oraz ciasteczka korzenne firmy Favorina. I ostatnia przekąska z Lidla, którą osobiście bardzo lubię, są to orzeszki w cieście. I orzeszki w cieście, czy tak zwane orzeszki w chipsie innych firm niestety często dobierają składniki odzwierzęce, a te nie. Okej, i to były te wybrane produkty, o których chciałam Wam opowiedzieć. Wiadomo, że wegańskich produktów w marketach jest jeszcze dużo, dużo więcej. Ja wybrałam tylko swoje ulubione. Jeżeli Wy chcielibyście podzielić się swoimi ulubionymi wegańskimi produktami, które można z łatwością znaleźć stacjonarnie w sklepach, koniecznie napiszcie w komentarzach. I nawet jeżeli nie jesteście na diecie wegańskiej, kupując ciastka, które są wegańskie zamiast tych niewegańskich, już podejmujecie jakąś świadomą decyzję, już wspieracie odrobinę mniej przemysłu od zwierzęcy, więc nawet jeżeli nie jesteście w stanie w pełni przejść na dietę roślinną, to być może bylibyście w stanie przynajmniej część niewegańskich produktów zamienić na te wegańskie, bo jak sami widzicie, wcale nie jest to takie skomplikowane, te produkty nie są jakoś trudno dostępne, super drogie, a już na pewno nie można powiedzieć, że są niesmaczne. Mam nadzieję, że tym filmem zachęciłam kogoś do własnych poszukiwań wegańskich produktów. Uwierzcie mi, w każdym, nawet najmniejszym sklepie zawsze znajdzie się coś wegańskiego, wystarczy uważnie czytać składy. A jeszcze co do składów, to chciałam Wam powiedzieć, żebyście nie bali się takiego zapisu bardzo popularnego. Może zawierać śladowe ilości mleka, bądź często tam jest orzeszków, czego innego. I ten zapis nie oznacza, że producent nie pamięta, czy w składzie jest to mleko, czy go nie ma, albo że próbuje coś ukryć, oszukać nas. Bynajmniej taki zapis oznacza, że dany produkt jest wytwarzany w tej samej fabryce, w której wytwarzane są także produkty, które mleko zawierają. Jeżeli ktoś nie chce kupować, spożywać takich produktów, okej, w porządku. Jednak mi się to wydaje już odrobinę restrykcyjne. To tak jakby mówić, że nie zjesz sałaty, bo twój współlokator położył w lodówce koło sałaty swoją parówkę zbyt blisko i nie wiem, twoja sałata teraz przesiąkła smakiem parówki. No, wiecie, bynajmniej nie musicie się tego zapisu bać. Okej, i z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zawsze zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i Snapchata. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Do wrzącej wody wrzucam szklankę daktyli i gotuję do momentu, aż cała woda odparuje. Następnie dodaję 6 czubatych łyżek oleju kokosowego. Dodaję 2 czubate łyżki karobu.